ta pierwsza analiza. Proszę, żebyśmy sobie puścili tę akcję. To jest 61. minuta i będzie to akcja Ronaldo. I chciałbym, popatrzmy na to tak. Wygrał tę sytuację i proszę za chwileczkę zatrzymamy tu. Tak, zatrzymajmy. Proszę popatrzeć. W pełna asekuracja zawodników, bo on ma tutaj jeden asekuruje akcję, drugi asekuruje akcję, czyli widzi, że nic nie może się dziać i on tutaj nie da sobie rady. Oni go znają świetnie. I to jest taki moment psychicznej przewagi niby broniących, że oni sobie naprawdę są w przewadze i oni sobie dadzą radę. I teraz popatrzmy, jak ta akcja się skończy. Proszę, tu jest broniących jest jeden, dwa, trzech. I z tyłu jeszcze z tyłu jeszcze jeden jest. Ten w ogóle właściwie nie wiadomo o co chodzi, bo ani nie asekuruje tej akcji, ani nie asekuruje tej tutaj przejścia. I popatrzmy, co dalej tu się będzie działo. Wejście jedno, proszę. I wejście jednego zawodnika z tyłu to jest typowe w wielu przypadkach, w wielu meczach, właśnie wchodzący, jeszcze raz proszę na dośrodkowanie, puścimy, nie, to popatrzmy, dobrze, teraz zacznijmy tę akcję, proszę puścić tę akcję jeszcze raz, o, tak, będzie tu podanie do Ronaldo i jak dalej puścimy tę akcję, przytrzymamy tylko, ja zaraz powiem w tym momencie, tak, jest tu pełna asekuracja broniących, dośrodkowanie i tu zatrzymamy. Proszę popatrzeć, i tu jeszcze jeden zawodnik jest z tyłu, który w ogóle nie bierze udziału, że zaraz go zobaczymy. Tych, i co jest bardzo istotne, zawodnicy zwróceni twarzą do własnej bramki, to są zawodnicy, którzy nie kontrolują to, co się dzieje z tyłu. I może być tak, że jeden przeciwko trzem i strzela bramkę. I to jest właśnie wejście z tyłu. To jest klasyczne wejście Lamparta i wielu innych zawodników z tyłu, w tym meczu również. Proszę to dokończymy. O, a, wszyscy, a tu kryją, no, fotografia była. Oni byli fotografami tej akcji. Do wspólnego zdjęcia doznali. Proszę panów, ale dzisiaj.